Dzień dobry, witam was moi drodzy serdecznie z tej strony. Dzisiaj wracamy do Dying Light 2 Stay Human. No i tak, po pierwsze chcę się przespać. Robimy tego pseudo challenge w nocy, to robimy. 10 metrów, dobra. Myślę, że damy radę. A nie, a to jest pod ziemią, ale Lipton. Ale Lipton. No dobra, nie tylko to miejsce, ale tu może być. W sumie tu też może być. Dobra, lećmy tam. 140 metrów, nie jest źle. No i widzę, że oni się mają w sumie w nosie. Op. Opa. Kim ty jesteś? Ale tu nie ma żadnych wrogów. No, nie roz... A, to kij ci w oko, stary. To kij ci w oko. Nie chcesz ze mną gadać, to nie. Może kiedyś cię jeszcze odwiedzimy. Dobra. Tu teoretycznie jest safe zone. No nie, jeszcze za mały ma ten bieg. Ewidentnie... O nie, ale dobra, tędy musimy przejść. No wie, nie pić mi w pracy, to raz. Alkohol w pracy to jest pewna śmierć, pamiętajcie. Mam was w nosie. Jest wyżej? Wyżej. Jak się tam mam dostać? Już wiem jak. Opa. Dobra, blisko, blisko. A, tylko tu jest ta wieża pseudo. Ja będę szedł od taleńców, nie chcę z SPK-ami zbytnio mieć do czynienia. A to miało być włączone. Kurka, wódka nie tak miało być. Dobra, pyk. No weź się wleć w górę. Kurde, no bez jaj. Może do czegoś tutaj to jest potrzebne. Zobaczmy jak to idzie do góry. To się zatrzymuje tu i zaraz wraca. Dobra, ja wiem o co z tym chodzi. Zobaczcie, bo to się zatrzyma tu. A to się zatrzyma tu. Aha, ale to się zatrzymuje to. Dobra. Kapuję. Nie wiem, czy ja tam doskoczę w sumie. Mogę dopiero teraz skoczyć, kurde. Nie pomyślałem. Nie uda mi się wskoczyć chyba. O, a jednak. Pyk. Kontra zrobiona. Teraz tak, musimy się dostać tam i dopiero skoczymy tu. Prawda czy nieprawda? Prawda czy kłamie? Kłamstwo ma krótkie nogi! Jak ty będziesz mi tak się ruszał, to tam nigdy nie wskoczę. Ale równie dobrze możemy tu wskoczyć przecież. Po co tam? O nie. To nie był dobry pomysł. A może i dobry? Skakuj, skakuj, stary, skakuj. Jezu, to ja robię tylko po to, żeby się przespać do nocy i sobie grę utrudnić. Matko boska. A, pyk. Zbieraj te bezpieczniki. Pyk. Działa. Ej, ale ja spekom tego nie oddaję. Halo, proszę mi tego nie robić. Czemu nie miałem wyboru? No serio, to jest teraz SPK-owe? No dobra, nie jestem zadowolony. Tego jak to się wydarzyło i jak to się potoczyło.
No, dodatkowe 4 konstrukcje, dziękuję, dziękuję. Tam jest nasz wilkolot. Idziemy, pcia. O, ale Aiden nie miał tym razem ataku. Nie miał go. Nie miał, nie miał. Miał, miał, nie miał, miał. Nie miał. Dobra. Arrivederci, Roma. Hasta la vista. Przestań śledzić. Lecimy w końcu do misji głównej. Opa. Lecimy. Które tam mi się odpaliło, co? Które tam zaczęło krzyczeć? No to mogłem sobie po ścianie sobie przebiec. Nie pomyślałem o tym. Ale ja jeszcze w ślizgu nie mam? Nie mam ślizgu. To gierę, wiem, wiem. Trzeba zrobić, trzeba kiedyś zrobić. Opa. Skaczemy sobie. To jest lina. A Hook wie, co to jest. W teorii to nie jest problem. To nie jest żaden problem. Opa. Opa. Ja będę tu jeszcze mistrzem parkouru, zobaczycie. Jeszcze to wspomnijcie. Dobra, tutaj są drabinki. Dziękuj. I jesteśmy w naszym save zoniku. Co my tu mamy? Moim zdaniem wyszło nieźle. No, nie mów, że bug. Kurwa, no bug, naprawdę? Juan Rainer? Zgubiłeś się? Nie wzywaliśmy kelnera. Miałem cię znaleźć. Z rozkazu Meyer i dowódcy. Nazywam się... Wiem, kim jesteś, Aiden. Od tamtego mordobicia z renegatami pół kantyny chce tu nazwać po tobie swoje słodkie latorośle. W tym obecny tu wini. Ale przerwałeś nam konsumpcję. Przedstaw sprawę jednym zdaniem, a potem proszę, rozpłyń się, jeśli łaska. Wiesz dobrze, o co chodzi. O lampy UV. Meyer mówi, że wisisz stróżą prawa dostawy. I myślisz, że szczekaniem zrobisz na mnie wrażenie? Naczelny but Jack myśli, że wyśle swojego terierka i wszyscy będziemy sikać ze strachu. Ale czego oczekiwać? Nie odróżniłby szampana w kryształowym kielichu od wody w psiej misce. Nie ma za grosz dobrego smaku. Zgadzasz się, Vinny? Nie wiem. Nie bój się. Przecież Jack nie wparuje tu, żeby cię powiesić. Przynajmniej na razie. Vinny, kiedy dorobisz się kręgosłupa? Chcesz mojej uwagi, Aiden? Pokaż, że na nią zasługujesz. Co możesz mi zaoferować? Kopa w dupę. Na przykład wyciągnięcie z tej kantyny i spuszczenie w pierdolu. Co ty na to? Zagryź Juanowi. Poproś, przekonaj. Dobra. Ja ci wyświadczę przysługę tymi. Słuchaj, chcę tylko pomóc. Muszę dostać te lampy. Czyli zaczyna się włażenie w dupę. Będzie ciekawie. Ty musisz je dostać? Czy Jack? Co ci obiecał? Słuchaj, masz nam je dać, a ja mam się upewnić, że to zrobisz. I jak zamierzasz to osiągnąć? Zrobisz maślane oczy i zatrzepoczesz rzęsami? Nie mówię, że nie jesteś w moim typie, bo jesteś, ale muszę mieć dobry powód, żeby złamać Winniemu serce. Więc postaraj się bardziej. Okej. Ja bym ci spuścił w pierdol. Naprawdę, spuścił cię w pierdol, bo cię już nie lubię. Słuchaj, mogę ci pomóc tak samo jak Matowi. Nie wątpię. Podobno jesteś pielgrzymem. Ale jesteś tu nowy. To, że kilku wieśniakom rozwalisz czerepy, nie znaczy, że wszyscy zaraz wezmą cię na barana. Z ludźmi trzeba działać subtelnie. Każdy ma coś, na czym mu zależy. Swoją cenę. Ta gadka jakoś mnie nie przekonuje.
Próbuj dalej. Twój czas się skończył. Nie zainteresowałeś mnie. Dobra, czego byś chciał, Juan? Jak to mówią, skoro musisz pytać o cenę, to znaczy, że cię nie stać. Pójdź mu w pierdol, będzie spokój, proszę. Wracając do spraw istotnych, teraz udało ci się dogadać z księciu, nie? Takiego typa jeszcze tu nie spotkałem. Mówiłam ci. Szkoda, że nie mamy domu. Zajrzyj do mnie. Albo pogadam. Chociaż kropli pino. Mhm. A może owoce? Daleko? O, to jest 20 metrów. No witam. Niech zgadnę. Wpieprzał 5 dań i zabawiał się z młodymi dziewczynami. Z młodym chłopakiem, ale reszta się zgadza. Niezłe z niego ziółko. Muszę znaleźć na niego sposób. Jack potrzebuje lamp, a Juan nie współpracuje. To może być trudne. Juan nie słucha się Jacka, więc możesz mieć z nim ostro pod górkę. Ma autorytet i własnych ludzi i uwielbia demonstrować to Jackowi. Co by go przekonało? To co każdego. Łapówka. Lubi dzieła sztuki, świecidełka. Drogie gówna sprzed upadku. Kiedy zobaczy coś, co miało jakąś wartość, nie umie się powstrzymać. Zero samokontroli. Skąd coś takiego wytrzasnąć? Słyszałam, że w penthouse'ie przy Liberation Passage mieszkał stary Polak. Mówią, że zbierał dzieła sztuki. Możesz tam sprawdzić. Można się tam dostać tylko na paralotni, więc coś mogło się zachować. Będziemy w kontakcie, poprowadzę cię. A ty? Wybierasz się na polowanie? Nie, na imprezę. Dziś urodziny Daniora, a nigdy nie wiadomo, kiedy lista gości pokryje się z listą celów. Może wpadniesz, kiedy załatwisz sprawę z Juanem? Danior chyba mnie nie lubi. On nikogo nie lubi. Będziemy w kontakcie. Oj, naprawdę przedłużają to wszystko. No dobra, no zrobimy to. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Gdzieś te inhibitory są? Kurwa nie. O Boże. O matko, o Boże, o jejku. Tak, poleciał tam. Pyk, w dół i hopsa. Na górę. Ja wam mówię, jeszcze będę mistrzem parkouru. No jest gdzieś tutaj. Gdzieś tu na dole. O? U? U? Nie mów się, że gdzieś tu jest. 8 metrów. 9, 8. 9, 8. 9-8. Rozumiem, że jest gdzieś na dole. Albo na górze. Tak też może być. U, notatka. Ja tu z buta wjeżdżam. Dzień dobry, do widzenia. Nie przejmuję się zębiekami, a po co? Po co to komu, ja nie wiem. No gdzieś tu były te inhibitory, przepraszam bardzo, po co ja tu właziłem? Jest na górze. Aby gnidy. O, witam inhibitorki. Witam i o zdrowie pytam. No hej. Nowe ulepszenie. Nowe ulepszonko, milutko. Fajniutko. Dobra, co my możemy sobie ulepszyć? No interesuje mnie ta wytrzymałość, kurczę, ale to HP też by się przydało. Dobra, idźmy w HP tym razem. Ale ta myszka to mi schodzi i tak nie chcę, że o jej. No już. Nie rób z siebie zombie, chłopie, nie rób, nie rób. Lecimy do przodu. Patrz, patrz teraz, patrz teraz. Kurwa, nie wyszło. W ogóle nie wyszło. W ogóle nie wyszło.
Dobra, musimy znaleźć chatę starego Polaka. Od razu może handlarza odwiedzimy. Podlipping. Ile mamy złomu? 3600. Szukasz czegoś? Ja to mam! Dobra, kupmy sobie te medykamenty. Ostrza. Też sobie kupmy. To wszystko sobie stąd kupmy. Tak to nie śmieci, że sobie to kupię. A reszta złom. Nic tu nie ma? Więcej? Nie ma. Dobra. O, a jakbyśmy tak to zrobili? Nie wierzę, że nam się to uda, ale spróbujmy. Spróbujmy. Nie uda mi się. 100% mi się już nie uda, bo to widzę. Op. Skakuj. Ale dobra, to w sumie nie jest problem. Bo zrobimy to w ten sposób. Patrzcie, cykniemy to tak. I lecimy do przodu. Tam był chyba hak, z tego co widzę. Jest tu coś? Nic nie ma. Wszystko okradli mędy jedne. O kurde, ale mi się zjebał. Zwalił. Ale szkoda, trochę punktów mamy. Już idę, gnoju. Masz. Pomożemy ci. No problem. Żebyś potem nie mówił, że... Padaj. Staminy. Op. Zabiłem już, kurde, uspokój się, chłopcze. Palta się. Trochę punktów by się przydało. No to widzę, że sam złomi inne tego typu shity. Musimy się z wiralami trochę potłuc, ewidentnie. Nie mogę cię spalić. No już. Dawaj mi tam, co masz w środku. Zaraz ci to wyłączę. Po co ci to będzie? Złom, inne pierdółki. Tu już nic nie ma. No jeszcze się nie chcesz spalić. Spokój się. Dawaj te medykamenty. Ale chatkę to ty zmień. Coś tu ewidentnie nie wyszło. Tu, czy ja doskoczę tam? Doskoczę. Wierzę w siebie. Kurde, kolejny inhi? To nam ten Nexus tak pada. Ej, ale dobra, ale ja tu nie wejdę. Nie pomyślałem, że ja nie wejdę tutaj. Ej, przestań. Kurde, nie chciałem tak. Wow. Kurde, ile krzaczorów tu jest. O, ale na tym to mi zależy bardzo. I do góry! Hop! Wiem, że te inhibitory podobne i tym podobne, ale... Ale inhibitory będą na samym końcu. Dobra. Nie chciałem w dół! Nie kliknąłem F! Jezu, kto wymyślił, kto w tym jebanym Techlandzie wymyślił, że jak tylko podejdziesz, to się aktywuje. To jest bez sensu! Powinni normalnie ich powiesić, to tak skrzywdzenie serii. Czy wejdę od środka? Powinienem. Zombiaki się jakoś mną chyba nie interesują zbytnio. No i wykrakał, kurde. No i wykrakał. Nie! To nie tak miało być. O, ale tu jest... Windioch! Lepsze niż to, co chciałem zrobić. Stanowczo. No tylko jeszcze znajdź teraz miejscówkę dobrą.
Aha. Jest wejście, tam jest wejście. Witam państwa. Są tu otwarte drzwi dla strudzonego wędrowca. Kurde, nic w śmietniku nawet nie zostawił, chamy jedne, no. Ale ten śmietnik musi coś mieć. No i miał. Znajdź w mieszkaniu coś cennego dla Juana, dla Juana, nie Juana, Juan. To jest Paravon Juan. I zapowiem wam, że tak nie lubię akcentu. Lawan? Nic tu nie zostało. Daniel mówił, że powinno. Szukaj dalej. Nie lubię akcentu francuskiego. Nie lubię. Drażni mnie i to strasznie. Tu przejdziemy z tędy. Pyk. A tu śmietnik mam swój. Przykro mi, ale wygląda na to, że jednak zabraknie dla ciebie miejsca w helikopterze. Postaram się wysłać kolejny. Nie martw się, trzeba było ratować kolekcję. Trzymaj się, T. Obrazy zabrał, ale dla Jessica miejsca nie starczyło. Romantyk jak skurwysyn. Dobry jest. Już go lubię. Zamek łatwy. O. Kurwa, myślałem, że ktoś mi puka w drzwiach. Pyk, otwarte. Tu jest wyjście na dach. Bo na razie nie idziemy. 18-wieczne miasto, szkic, pola, impresjonizm, martwa natura z owocami, abstrakcja, kobieta w czerwonym kapeluszu, XIX wiek, pasterze, XVI wiek. Chyba lista tego, co zabrał. Juan byłby zadowolony. No, ja bym tego Juana tutaj wcale nie... Chyba coś znalazłem. Mieli pod niego podstawić śmigłowiec. Zanieśli wszystko na dach. Idę tam zajrzeć. Powodzenia. Powiem więcej, ty już tu jesteś nawet, chłopie. Dobra, co tu może być? O kurwa. Nie ma już żadnych obrazów. Wszystko zostało zniszczone. Lawan? Znalazłem bogacza, ale po kolekcji ani śladu. Lawan? Hej, jesteś tam? Jest, Leiden. Mówiłam ci, że wychodzę. Dobra, krótka piłka. Nie ma tu nic poza jedną butelką whisky i jedną wódki. A przynajmniej ta whisky jest dobra. Juan lubi dobrą whisky. Może jeśli go schlejesz, to trochę się wyluzuje. To dalej nie jest w kantynie? Widziałam, jak wychodził. Podobno wraca na statek do swojej kwatery głównej. Okej, ruszam tam. A, słuchaj. Ta wódka. Danior bardzo lubi wódkę. Jeśli planujesz paść, ale pewnie nie. Tak właśnie się robi, jeśli naprawdę chcesz poznać to miasto. Tylko mówię. Dobra, mogę coś wziąć stąd? Mogę, w końcu. Dobra. Odporność bardzo low. Sprawdźmy jeszcze tutaj szybko w okolicy, czy tu nic nie ma, ale chyba nie ma. Dobra, wracamy do naszego Greydołka, tylko tak, tutaj jest porozmawiaj z Juanem i pójść na imprezę z okazji urodzin Daniora. A niech mnie, idziemy do Daniora. Walić Juana. Walić Juana. No już lecę, patrz jak lecę. Podbijam kiece i lecę. Po co płakać? Miałeś grzyby dla mnie. O Jezu, muszę powrzucać tam te śmieci. No ja wiem. Dawaj, co masz? Tak 2 na 10 bym powiedział. Szybciej, szybciej, szybciej! To jest co? Rumianek. Idziemy na imprezkę. Oczywiście z własnej głupoty nie dolecę, prawda?
A, jednak. Ale odporności mi brak. Niedobrze. Mayday, mayday. Mamy problem. To mega. Mega duży, kurde, problem. Dobra. Gdzie to było? To było. Coś ty zrobił. Był przycisk. Zrzuciłem bardzo dobry przedmiot. Kurde, no. O, tu jest winda. Witam pana. Ulksę wezmę. Naładujmy sobie tą odporność, bo już troszeczkę tutaj szaleliśmy bez tej odporności. A grzybów nie chcę marnować. Nie, nie. Na górę, na górę, na górę. Naświetlę się troszkę. Dobra. Jest tak, jak być miało. Tu była ta impreza? Tak, tu była ta jumpreska. Polecim. Juhu! Kurde, ale ty jesteś udany. Aleś ty udany. Aiden. Opa. Witam. Wszystkiego najlepszego, Danior. O, jednak przyszedłeś. Proszę, z okazji kolejnego roku na tej planecie. Czego ode mnie chcesz, gadzio? Co masz na myśli? Czego potrzebujesz? Dlaczego nagle dajesz mi prezent? Lawan mówiła, że masz urodziny, więc pomyślałem... Rozumiem pojęcie prezentu urodzinowego. Tu heres serdynało. A... Okej, okay, słuchaj. Wszystkiego najlepszego. Przegrałem zakład. Ale przynajmniej mam coś na pocieszenie. Zakład? Nieważne. Lawan jest przy barze. Ktoś tu myślał, że nie przyjdziemy, no jak nie? Aiden! Przyszedłeś! Czyżbyś nie chciała, żebym przychodził? Zgarnę butelkę, nadrobisz zaległości. Ro? Po służbie, he? Słuchaj, wiesz, jak stresujące to wszystko było. Dostajesz rozkazy, te nie mają sensu. Nieustannie walczysz z czasem. A, rozumiem, wierz mi. No, udało ci się. Lawan wygrała. Wygrała? Chodzi o jakiś zakład? Tak, z Daniorem. Ona była pewna, że przyjdziesz, on niespecjalnie. To wygląda niemal tak, jakby jej zależało. Niezwykłe. Masz, Aiden. Pij. Najlepsza gorzała Nikolasa. Mieliśmy właśnie zagrać w grę. Nie, Lawan, nie mieliśmy. Daj spokój. Odpadam. Tak, ja też odpadam. Wystarczy mi chlania. Banda przegrywów. Aiden, a ty grasz? Pytanie w co? W co? Nie bierz w tym udziału. Skończysz nawalony i upokorzony. Aiden, im dłużej będziemy gadać, tym więcej damy czasu tej zrzędzie na wycofanie się. Grasz czy nie? No pewnie! Okej, wchodzę w to. Zuch, chłopak! Zasady są proste. Albo odpowiadasz na bardzo osobiste pytanie na swój temat, albo musisz podjąć wyzwanie. Okej, więc jeśli nie chcę odpowiadać na pytanie, mogę wybrać wyzwanie. Chciałbyś. To my decydujemy, czy to ma być prawda, czy wyzwanie. Albo robisz, jak ci każemy, albo pijesz. No dobra. Powiedz, czy spałeś już z kimś z Biledor? Nie. Nie. Żartujesz sobie? Może gość ma standardy. Najpierw miłość i tak dalej. Ta, powodzenia. Nie każdy jest taki jak ty, Row. Dobra. Twoja kolej. Chcę, żebyś coś zagrała. Spierdalaj. Ej, o co chodzi? Napiję się. Nieważne. Grasz na jakimś instrumencie. Nieważne. Wypiłam. Lecimy dalej. Kiedyś grała na ukulele. Serio? Ludzie,
Lecimy dalej. Aiden, zagraj dla Roa. I chcę, żebyś kazał mu zaśpiewać. To będzie straszne. Zapytaj, czym się zajmował w przeszłości. Prawda. Patrzę na ciebie i zastanawiam się, co robiłeś przed tym wszystkim. Dobry wybór. Tak naprawdę nie chcieliśmy słuchać jego śpiewu. Uwierz. Kim był Row, zanim został twardym jak kamień stróżem prawa? Ojcem i mężem. Byłeś ojcem? Straciłem dzieci na początku tego wszystkiego. Oczywiście, starałem się je ratować. Prawie mi się udało, ale ostatecznie tylko ja przeżyłem. Teraz żyję. Z wyrzutami sumienia. Jak one? Zarażeni? Gorzej. Ludzie. Grupa łupieżców, typowych bandytów tamtych lat, próbowała zabrać nam jedzenie. Nie zamierzałem patrzeć bezczynnie, jak wszystko nam odbierają. Musiałem bronić rodziny. Byłem dumny. Głupi. A ich było więcej. Nie chciałam. Za dopytkę. Dobra, wystarczy. Chciałbyś zapytać o coś tę doświadczoną zabójczynię? Zawsze zastanawiała mnie ta lista celów. Zamknij się, Row. Nie twoja kolej. Od czego zaczęła się lista celów? O, właśnie, lista celów. Jak to się zaczęło? Od gnoja, który zapłacił za to, co zrobił. Zaczęło się od jednego. A potem był kolejny. A potem zrobiła się z tego cała lista. A kim był ten pierwszy? To już kolejne pytanie. Pi. Nie, on chce, żebyś odpowiedziała na pierwsze. Kogo obchodzi, czego on chce? To zaczęło się dużo wcześniej, kiedy uciekłam Waltzowi. Pomógł mi Frank. Pokazał mi, że mogę inaczej wykorzystać swój gniew. Wtedy myślałam, że do nich dołączę. Że kiedyś zostanę nocną biegaczką. Kogo ja oszukiwałam? Wykosili ich w wieżowcu VNC. Frank stracił niemal wszystkich. Nocni biegacze padli, a Frank zaczął pić. Stracił wiarę w życie, w samego siebie. No więc... nie jestem nocną biegaczką. Ale przynajmniej mam swoją listę. Dobranoc. Zadałem niewłaściwe pytanie. To właśnie piękno tej gry, pielgrzymie. Prędzej czy później docierasz do niewłaściwego pytania. No to do zobaczenia. No, to moi drodzy, do zobaczenia, bo my także kończymy odcineczek. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, Discorda, jak i harmonogram macie oczywiście w opisie i w tej wyrzutce, która jest jak zwykle na zakończenie odcinka. Trzymajcie się, hej hej!